Warszawa, 39-latek groził 13 lat ze śmiercią. Policjanci z warszawskiego Targówka zatrzymali 39-latka podejrzanego o to, że trzymając niebezpieczny przedmiot, groził 13-latce, że ją zabije, poinformowała młodszy aspirant Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jak przekazała młodszy aspirant Irmina Sulich, do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z bloków przy ulicy Bolesławickiej na warszawskim Targówku. Mężczyzna miał zaczepić 13-letnią dziewczynkę w windzie. Z relacji małoletniej wynikało, że 39-latek, trzymając w ręku niebezpieczne narzędzie, groził jej pozbawieniem życia. Na szczęście dziewczynce udało się uciec i od razu po całej sytuacji poinformowała rodziców, którzy zaalarmowali policję, tłumaczyła policjantka. Dodała, że po zdarzeniu napastnik stał przed blokiem i zachowywał się podejrzanie. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, podjęli próbę rozmowy z mężczyzną i już po chwili wiedzieli, że mają do czynienia ze sprawcą. Podczas przeszukania mundurowi ujawnili niebezpieczny przedmiot opisany przez dziewczynkę, powiedziała. 39-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu przy ulicy Chodeckiej. Śledczy zebrali materiał dowodowy i na jego podstawie przedstawili podejrzanemu zarzut kierowania gróźb karalnych wobec 13-latki. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, podała. Decyzją sądu 39-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Za zarzucany mu czyn może grozić do 2 lat więzienia.